Witajcie, kochani, przy kawie. Ach, dobrze jest zjeść śniadanie. Dzisiaj będzie opowieść, dlatego że jeden z nas, pan Jan Frejlak, przysłał mi, opublikował na naukowo bardzo interesującą pracę z jednego z czasopism, które są w wydawnictwie Nature, która się nazywa Cellular and Molecular Immunology. Praca jest bardzo ciekawa, szkoda, że taka krótka i szkoda, że pewnych eksperymentów nie zrobiono, nie? Ale żyjemy w takich czasach, że najistotniejsza jest najmniejsza jednostka publikowalna. Praca jest chińska. Dlaczego chcę o niej opowiedzieć? Bo ona nam pozwoli po tym całym naszym już niemałym trzyodcinkowym spotkaniu z limfocytami B i przeciwciałami porozmawiać o takim drugim ramieniu układu odporności nabytej. Tam są dwie główne klasy limfocytów. Oczywiście jest jeszcze milion innych, bardzo istotnych białych krwinek i wszystkiego, co się między nimi dzieje, ale jeśli przyjmiemy, że tak naprawdę są dwa ramiona, to są jeszcze limfocyty T i one tutaj grają bardzo istotną rolę. Również ta praca może stanowić przyczynek do zastanowienia się, na jakiej zasadzie obserwuje się, nieczęsto, ale jednak obserwuje się rekurencję choroby COVID, to znaczy taką sytuację, w której ktoś został uznany za ozdrowieńca. O ozdrowieńcach kilka dni temu wieszałam tekst swój z info. Ktoś został uznany za ozdrowieńca. Technicznie dwa razy w odstępie 24 godzin był przetestowany testem molekularnym i nie ma RNA wirusa w nosogardzieli. I choroba powraca w kilku tygodniach. Takie doniesienia są z Korei w tej chwili, jeśli traktować je poważnie, chociaż jeszcze nie są naukowe, a prasowe. No ale również ta prasa uzyskała te informacje od lokalnego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Więc nie spod czyjejś brudnych paznokci, tylko od oficjalnego ciała, które za to odpowiada. Więc to jest bardzo interesujące pytanie, dlaczego tak się dzieje i gdzie ten wirus się chowa. Wirusy mają taką tendencję, żeby się gdzieś schować w organizmie człowieka i przetrwać. I potem gdzieś tam pojawić się ponownie. Ja w tym artykule zresztą wymieniam tym sprzed kilku dni taki wirus, czyli wirus ospy wiecznej. Tak się herpes lubi przyczaić, nie? I atakuje nas tylko od czasu do czasu, kiedy nam odporność spada. Praca. Praca i co ma, o czym ta praca była? Praca jest o limfocytach T, żebyśmy sobie mogli teraz powiedzieć, co to takiego. Więc słuchajcie, tu mam dla Was taką planszę. Limfocyty. Białe krwinki, które mają tylko jedno jądro. Bo są jeszcze takie krwinki, które mają wiele jąder. Wiele jąder. W mikroskopie to tak wygląda. To jądro jest jakby takie rozczłonowane. Tam są monocyty, ale one są dla nas w tej chwili nieistotne, które są potem makrofagami albo mogą być jak makrofagi, czyli żrą. Ale są przede wszystkim limfocyty B, o których już bardzo dużo żeśmy opowiadali, i limfocyty T. To są komórki do siebie dość podobne, aczkolwiek dojrzewają inaczej. Wszystkie krwinki mają swój początek w czerwonym szpiku kostnym, ale potem zaczynają dojrzewać w różnych miejscach. Co to znaczy, że komórka dojrzewa? Że nabiera swoich właściwych cech, które potem będzie które pozwolą pełnić określone funkcje w organizmie później, czyli czerwona krwinka gubi jądro, wyładowuje się hemoglobiną, no już jest gotowa brać na siebie ten tlen, tak? Brać go na klatkę. Limfocyty B zaczynają produkować te swoje zrearanżowane receptory, o czym rozmawialiśmy. Limfocyty T też zaczynają produkować te swoje zrearanżowane receptory, które rozpoznają antygeny, czyli obce białka, obce cząsteczki. Rearanżują sobie je na dokładnie tej samej zasadzie, którą opisałam Wam cztery spotkania temu. Natomiast limfocyty B nadal dojrzewają w szpiku, a limfocyty T wędrują do grasicy i tam dożywają. Grasica to jest taki narząd, który dorosłym nieco zanika, a u dzieci jest tutaj mniej więcej tu. To grasica. Taki tłuszczowy worek w sumie, tam nie będą się nic dziać, a jednak dzieją się bardzo ważne procesy dla naszej odporności, zupełnie kluczowe.
co myśmy tu jeszcze napisali? A no oczywiście, jak dojdzie do stymulacji limfocytu B, on się stanie komórką plazmatyczną, o czym już rozmawialiśmy, to zaczyna produkować przeciwciała, czyli wypuszcza te swoje receptory. Natomiast limfocyty nigdy ich nie wypuszcza. Nigdy. One sobie tam tkwią w jego błonie i po prostu taki ma być. Nawet jak będzie hiper zaktywowany, to one będą tkwiły w jego błonie. Limfocyty B zapewniają nam zatem odporność humoralną. Jako komórki nie atakują. One tylko wysyłają te przeciwciała. Natomiast limfocyty T zapewniają nam tak zwaną odporność komórkową. I ona też ma dwa ramiona. Limfocyty T, zresztą limfocyty B też i każde inne komórki, mają jeszcze mnóstwo innych powierzchniowych białek, które też można traktować jako receptory albo jakieś takie białka znacznikowe, które pozwalają nam rozróżnić te komórki. Powiedzieć tak, to jest właśnie ta komórka. I teraz mamy dwa podstawowe typy limfocytów T. Jest więcej, ale skupmy się na czymś. Więc mamy TC, T cytotoksyczne. Cytotoksyczne znaczy zabija komórki. Zabija inne komórki. One mają na swojej powierzchni na taki marker CD8, takie białeczko. Ono się tak nazywa. I są limfocyty T helper, T pomocnicze, TH. I one właśnie produkują mnóstwo cytokin, także one by nam tutaj były nieco odpowiedzialne za te burze cytokinowe, chociaż cytokiny są również produkowane przez inne komórki. I co jest ważne, mają ten na swojej powierzchni inny znacznik, nie CD8, tylko CD4. I co jest tutaj też tak bardzo nieładnie napisane, te komórki cytotoksyczne, ponieważ mają zabijać inne komórki, to rozpoznają te wrogie antygeny. To są na ogół antygeny wirusów i antygeny produkowane przez komórki nowotworowe. Znaczy komórka nowotworowa jednak trochę się zmienia od tej zwykłej swojej normalnej siostry. Wczoraj, kilka dni temu wieszałam Wam taki tekst o nowotworach, leczeniu nowotworów, immunoterapii nowotworów w Teraz Pan ma relaks, więc zajrzyjcie tam, bo to właśnie pokazuje, że komórki cytotoksyczne, układ odporności jest od tego, żeby rozpoznawać, że komórka jakaś inna stała się nowotworowa. Ona wtedy będzie produkować różne dziwne rzeczy i będzie je prezentować w kontekście tak zwanego swojego białka MHC1. To jest taka taca. Każda komórka ma taką tacę, na której wystawia, co jadła na obiad. Dla komórek zwykłych i wszelkich jest to MHC1, a dla komórek układu odporności, zwłaszcza właśnie dla tych żernych, że makrofag coś zeżarł, to on ma taką tacę, która nazywa się MHC2 i on nam pokazuje, oto zeżarłem. I to może być groźne, więc wtedy inne komórki układu odporności zaczynają rozpoznawać. I to by były właśnie te limfocyty te pomocnicze. One siadają przy tej tacy i mówią, o, to zjadł, niedobrze. To takie, w zasadzie jest to trochę analiza wymiocin, ale nie będziemy w to głębiej wchodzić przy śniadaniu. Więc to jest świat limfocytów T. Świat limfocytów T, limfocyty T, ponieważ są takie groźne, że mogą zabić pod wpływem pewnego sygnału inną komórkę, tak jak one sobie dojrzewają w tej grasicy, to bardzo wiele z nich jest usuwanych. To się nazywa selekcja klonalna. Czyli jakby tam jest prezentacja wszystkich możliwych antygenów moich, to co ja produkuję, bez żadnych zakażeń, bez niczego, nie? I ten limfocyt T sobie tam dojrzewa w tej grasicy i dotyka, o, za mocno się związałem z czymś, a to jest swoje własne. Nie chcemy chorób autoimmunologicznych. Więc taki klon, pamiętacie, że każdy limfocyt będzie produkował tylko jeden typ przeciwciał, no bo sobie zaaranżował to DNA. Z takich limfocyt wyrzucamy. I teraz te limfocyty są szalenie ważne. Limfocyty też są szalenie ważne. Wirus HIV atakuje właśnie te pomocnicze limfocyty T i jak to się kończy? To w ogóle nie działa układ odporności. To jest jedna z najistotniejszych komórek w naszym organizmie, limfocyt T. A już spojrzawszy z punktu widzenia człowieka obserwującego układ odporności, to właściwie chyba najważniejsze. Zwłaszcza te pomocnicze. No i teraz tak. Mamy dwie choroby wywoływane przez koronawirusy, które tutaj dla nas będą istotne. Jedna to jest ten COVID-19, który się teraz przez nas przetacza globalnie, a druga to była choroba MERS. Pamiętacie, opowiadałam Wam, też nietoperzi wirus, który jakoś tam przedziwnie znalazł się w wielbłądach i potem zakażał ludzi. Między ludźmi to się nie roznosi, więc nie wywołał wielkich ognisk epidemicznych, ale tak regularnie od 2012 roku, kiedy po raz pierwszy się pojawiło na Bliskim Wschodzie, po prostu powoduje zakażenia ludzi. One są bardzo śmiertelne. 35% ludzi, którzy są zdiagnozowani jako chorzy na to, umierają. Nie można im pomóc, nie ma leku, nie ma szczepionki. Oczywiście. Jak to w świecie koronawirusów bywa. No i teraz tak. Ten nasz COVID, SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 i MERS, to
ta grupa wirusów SARS to jest jedna grupa beta koronawirusów. One są bardziej do siebie podobne i to nazywa się grupa B. A MERS to jest taki beta koronawirus, który jednak jest nieco osobno i on się nazywa, że to jest grupa C. Więc on jest de facto inny. Te dwa mają swój receptor na komórkach, pamiętacie? Konwertaza angiotensyny drugiej, AC2. A MERS ma swój. Zupełnie co inny. Dipeptydylo, dipeptydoza czwarta, czy jakoś tam się to tak nazywa. Tak, jeszcze jedna proteinaza, która nie wiadomo do końca co robi, ale pewnie coś ważnego, skoro jest i wszyscy ją mamy. No i teraz objawy są dość podobne, aczkolwiek MERS ma znacznie poważniejsze objawy, to już na to wiele razy zwracaliśmy uwagę, zresztą stąd ta śmiertelność. Więc przy COVID-zie mamy to zapalenie płuc, prawda? Ono jest takie, jakby płuca się trochę rozpadają, bo te pęcherzyki płucne są tak zaatakowane, że po prostu nikną, znikają, nie ma ich. Biegunki, zwłaszcza u osób starszych, bezdech, duszność, no to jest związane z tym atakiem na układ oddechowy i ostatecznie w sytuacji, w której dochodzi do niestety często do zgonu pacjenta, bo nie da się go podtrzymać, to jest niewydolność wielonarządowa, czyli taka sytuacja, że wszystkie narządy odmawiają posłuszeństwa. Na ogół z niedotlenienia to się dzieje, po prostu narządy, komórki, tkanki nie są w stanie funkcjonować w świecie za dużej kwaśności i za małej dostępności tlenu. O tym sobie też już opowiadaliśmy trochę. No i teraz, co ciekawe, w obu chorobach występuje objaw, który jest wręcz diagnostyczny, a na który do tej pory nie zwracano specjalnej uwagi w mediach, czyli limfocytopenia. Leukopenia w ogóle, czyli białych krwinek mało, ale limfocytów tym bardziej mało. To jest taka sytuacja, że można komuś pobrać krew i tam się liczy w tych maszynkach albo w komorze Birkera, laborant to robi pod mikroskopem, po prostu liczy ile jakich komórek jest, bo one mają takie cechy zewnętrzne, że to się daje rozróżniać. No i okazuje się, że powinien mieć dużo, a ma mało. To jest limfocytopenia. Nie ma limfocytów. No i zwłaszcza chodzi o te limfocyty T. I da się w tych komórkach zobaczyć, była taka chińska praca, mnie ona umknęła, ale że łyknę. Że w tych komórkach wzbudzane są tak zwane ścieżki apoptozy, autofagii. Co to znaczy? Będziemy o tym mieć osobne odcinki, bo to duże tematy, ale apoptoza to jest programowana śmierć komórek. Czyli komórka decyduje się, jestem taka chora i jestem takim zagrożeniem dla organizmu, że umieram. Opadanie liści. W ogonkach liściowych jest taka grupa komórek, jesień idzie, nie ma na to rady. Nie utrzymamy jesienią liści na drzewie. Ponieważ będą wielkim zagrożeniem dla całego drzewa podczas mrozów. Trzeba je zrzucić. Wcześniej. Przygotować drzewo do spania zimowego. Do mniejszej aktywności. Zrzucamy. Kijanka. Nie potrzebuję już ogona. Jestem rybą, jestem żabą. Odrzucamy. I robi się te komórki po prostu same decydują, umierają. Czysty proces. Autofagia to jest trochę bardziej skomplikowane. Generalnie komórka sama siebie zżera. I są specjalne ścieżki, specjalne białka są aktywowane, więc to się daje obserwować. O, zaczęła się apoptoza, o, zaczęła się autofagia. No i tam się zaczyna w tych limfocytach ewidentnie, według pewnej chińskiej pracy. No i teraz w tej pracy, którą przysłał pan Freilach mi, tak, bardzo interesującej, aczkolwiek jakby niedokończonej, są dwie ważne bardzo sytuacje. Po pierwsze, w MERS-ie już dawniej stwierdzono, że wirus MERS-CoV potrafi atakować limfocyty T, no ale on ma inny receptor, nie? Więc to było takie prostsze do, bardziej powszechnie występujące, to było takie prostsze do zrozumienia, że, well, no, ma taki receptor, który bywa w większej liczbie, na powierzchni większej liczby komórek, sobie większą liczbę komórek atakuje. Natomiast tu zakładano, że jest ten receptor jest głównie na błonkach płucnych i w ogóle oddechowych, a tu proszę bardzo, udało się z panią w tej pracy, tu główne autorki są kobietami, udało się zakazić taką linię komórkową, czyli taki nowotwór krwi, który jest zbudowany z komórek limfocytów T. Nie tylko udało się zakazić, ale wirus się tam nie namnażał. To się nazywa infekcja abortywna. No ale to jest linia, więc ta komórka i tak nie umrze. Tak? To jest nowotwór, więc on jest nieśmiertelny.
On sam z siebie nie podejmie decyzji o apoptozie. On tego nie umie właśnie dlatego m.in. stał się komórką nowotworową. Ja to w tym tekście o nowotworach, teraz pan ma relaks, tłumaczyłam. Ta linia się nazywa MT2. No i oni próbują sobie zadać pytanie, no dobra, no możemy tego wirusa SARS-CoV-2 w bardzo śmiesznych formach, bo albo w formie pseudowirusa, ja wam o tym opowiadałam, że można, to już profesor Pyrć też w swojej pracy z tymi blokerami Spike'a wykorzystywał, że można sobie wziąć retrowirusa, on się będzie świecił, bo on jest tak zmodyfikowany, czyli taki wirus HIV. Wycięto mu tam połowę rzeczy, on się sam nie będzie namnażał, samego siebie, ale można mu tam wklonować różne kawałki DNA i, znaczy DNA, pod dwumiciowego RNA, bo taki jest jego materiał genetyczny, on tam będzie produkował, przede wszystkim będzie się świecił, więc będzie go widać, a po drugie będzie produkował jakieś białko, które jest dla nas istotne i będziemy też sobie tam mogli obserwować, co się z tym dzieje. Zanim to zrobili takimi pseudowirusami SARS-CoV-2, które nie są wirusami SARS-CoV-2, ale mają białko Spike, bo ono tutaj jest kluczowe, i robili to też normalnym wirusem SARS-CoV-2, to jest znacznie trudniej zrobić, nie? No, bo to trzeba mieć inne warunki, bo to jest zakaźny materiał, w przeciwieństwie do tych pseudowirusów. No i okazuje się, że po prostu wchodzi do limfocytów T. Nie wiemy, czy zabija, no bo właśnie pracujemy na linii, tak? Brakuje tu takiego doświadczenia, żeby po prostu mieć limfocyty T z krwi obwodowej i zobaczyć to samo, to się daje zrobić. Jest taka maszyna, się nazywa FAX, cytometr przepływowy, on sortuje. Nie tylko mierzy, ile ich jest, ale sortuje i potrafi nam tu. W tej butelerce mamy same limfocyty CD4 pomocnicze i git. No i bierzemy buteleczkę, wylewamy do szaleczki i patrzymy, czy pseudowirus właśnie w nie chętnie wchodzi. Szukali receptora, nie potrafią go znaleźć. Są w stanie pokazać, że to jest raczej receptorowy mechanizm, który powoduje, że ten wirus tam wchodzi, niż taka po prostu wziął limfocyt T i zeżarł sobie wirusa i go w środku ma. Bez receptorów żadnych, bez błony się zlały, bo właśnie pH było za niskie. Nie, nie. Więc tutaj jest receptorowy mechanizm. Nie udało mi się znaleźć tego receptora. Podejrzewają białko CD147, ale tego nie byli w stanie pokazać. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest ważne? Bo jeśli potrafimy zakażać inne typy komórek, to wirus ma się gdzie schować potencjalnie. Oczywiście on się tam nie namnaża. Więc być może to nie są te komórki, ale jak mogą to być limfocyty T, to może to jeszcze jakieś inne komórki też mogą być. Trzeba zacząć szukać. Po drugie, dochodzi do uszkodzenia układu odporności. Czyli jest to jeden z tych wirusów, które byłyby w stanie w trakcie infekcji nie tylko uszkadzać ten organ, do którego mają tropizm, czyli do którego dążą i który jest ich organem docelowym, jak w tym przypadku płuca, ale będą zwalczać nasze mechanizmy obronne. To jest niedobre. To jest niedobre z dwóch względów. To jest niedobre dla potencjalnej szczepionki. Jeszcze wrócę do tematów potencjalnych szczepionek w przyszłych spotkaniach. I to jest niedobre z powodu przebiegu choroby. Ona na pewno będzie cięższa. Jak organizm nie jest w stanie tego zwalczać, no to jest po prostu masakra. Jest kwestią, czy to zakażenie ma wpływ na patologię limfocytów T, no bo dopóki pracujemy z nowotworem, którego komórki są limfocytami T, czyli z nieśmiertelną linią, no to się nie dowiemy, czy komórki od tego umierają. To jest mierzalne w przebiegu choroby i wiemy, że występuje ta limfocytopenia, czyli coraz mniej tych komórek ten organizm ma. Natomiast czy wirus na to wpływa bezpośrednio, atakując je, czy pośrednio, tego nie wiadomo. Jeszcze nadal, mimo tej pracy. Bo ona się właśnie jakby zamknęła na tym etapie doświadczeń z liniami komórkowymi, czyli z pewnym sztucznym systemem, który nie jest w stanie umrzeć pod wpływem działania tego wirusa. To by było pewnie dzisiaj na tyle. Opowieść jest długa i skomplikowana. Będą jakieś pytania, umieszczajcie pod filmem. Myślę, że właśnie jakoś tam w przyszłości wrócimy do problemu szczepionek, bo zaczyna się coś dziać w tym temacie. Przynajmniej tak wynikałoby z literatury prasowej. Z prasówki tak wynika. Jeszcze z literatury naukowej nie do końca tak wynika. Ale poczekamy parę dni, nie? Prasa jest dzisiaj szybsza. Ja wam już dzisiaj dziękuję.